Cześć, tu Jerzy. Dziś odcinek o takim nieuchronnym momencie, który przychodzi dla każdego winiarza, gdzie raptem masz o taką górę wiśni, a wszystkie bańki zajęte. Ten smutny moment w życiu każdego winiarza wygląda tak, że ja mam przed sobą 2 kilo wiśni, wszystkie banieczki są pozajmowane i zastanawiam się, co z tym robić. No ja w tym momencie robię to, co robiłem przy truskawkach na przykład, czyli owoc pakuję do lodówy, znaczy do zamrożalnika, przetrzymuję tam do późnej jesieni, czy tutaj do wczesnej wiosny. Potem robię już tego wino w środku zimy na przykład, czy w jakimś innym dziwnym terminie, którym już będę miał wszystko tam puste w moich banieczkach. A spokojnie będzie można sobie wypić w środku zimy świeże winko z wiśni, albo z truskawki, albo z czegokolwiek. No dobra, do rzeczy. Co mi jest potrzebne? Owoc świeży, wymyty, przebrany. Pozbyć się z niego trzeba wszystkich rzeczy związanych z pleśnią, nadgniłych, takich tych, wszelkich dziwnych. O, takich to też. W tym momencie ja wiśnie muszę niestety wydrylować, bo wisienka jest owocem z pestką. Do tego użyję nabytego za całe 8 zł urządzenia na rynku do drylowania. Zobaczymy, co z tego będzie. Urządzenie deflorujące, sprawdza się jak cię mogę, ale w każdym razie część wisienek już mam przedrelowanych. Teraz etap drugi, czyli będę to blendował, bo nie będę tego mielił, bo mam wrażenie, że tu parę pestek zostało. O właśnie, na przykład tu. Więc mielenie to chyba raczej źle się skończy. Więc jadę tylko blenderem, zrobię z tego po prostu paćkę, taką równiutką paciuśkę. No dobra, wisienki są już w formie półpłynnej, płynnej, jakkolwiek to zwał. Ja je teraz przelewam do takich pudełeczek. To są pudełeczka kupione w makro. To jest akurat trochę za małe, bo są jeszcze wersje takie o 1/3 większe. Do tego są takie dekielki. No i na koniec powstaje coś takiego. To się doskonale przechowuje w zamrażalniku. Po prostu wpakowujesz tego na piramidkę, wejdzie bardzo dużo. Dużo mniej miejsca zajmuje niż owoc surowy, znaczy surowy, nie zmolestowany. No i to właściwie tyle. To może sobie stać spokojnie do połowy zimy, albo nawet do następnego roku, jak się uprzesz. I w tym momencie w zimę po prostu wyciągam takie kwadraciki, wrzucam je sobie do rozmrożenia, a później od razu do bańki, drożdże i jesteśmy w domu, tak? Więc jeżeli wam brakuje miejsca na stawy, to po prostu ubierzcie te owoce, zmielić, zamrozić, a zimą po prostu robimy, co nam się żadnie podoba. Przez cały rok można robić. Wersji z... Kurwa, co ja pierdolę?